tej świątyni, dlatego że jest to jeden z najciekawszych kościołów Gniezna, który bardzo często o zgrozę jest pomijany przez grupy turystyczne. Nie jestem przewodnikiem od wielu lat i staram się te grupy tutaj przeprowadzać, ale to jest jakby tylko część Gniezna, więc nie wszyscy mają chociażby czas na to, żeby tutaj dotrzeć. A kościół ten, kościół jest Franciszkanin, jest rzeczywiście bardzo, że to jest, no jakby na to nie spojrzeć, historia miasta Gniezna. Chcecie poznać to piękne, wspaniałe miejsce, które moi drodzy jest bardzo mocno związane z historią nie tylko tego miasta, ale i okolic. Moi drodzy, oddaję mikrofon panu przewodnikowi, który dokładnie wszystko nam. Mam nadzieję, że dokładnie rzeczywiście. Natomiast, jak już powiedziałem wcześniej, czego Państwo niestety wszyscy nie usłyszeli, to duże wyzwanie, tak? Bo patrząc na Państwa, faktycznie tutaj przybyły, to rzeczywiście serce rośnie, że na mapie gnieźnińskich kościołów nie jest tylko katedra, która jest wspaniałym zabytkiem, ale są jeszcze inne świątynie, które są rzeczywiście warte uwagi. I teraz, proszę Państwa, to miejsce jest rzeczywiście szczególne, dlatego że o ile w przypadku wzgórza Lecha mamy do czynienia z początkami państwa polskiego i początkami chrześcijaństwa na naszej ziemi, to tutaj kościół ojców franciszkanów, to zgromadzenie, ten klasztor, który wyrósł przy tym kościele, jest tak naprawdę miejscem, które jest związane z początkami miasta lokacyjnego, czyli miasta Mura. Dlatego że między lokacją miasta a przybyciem franciszkanów tutaj na te tereny minęło raptem około 20 lat, czyli rzeczywiście nie było to zbyt wiele. No i ten czas, tych 20 lat, to był czas takiego, powiedzmy, lokowania, ale też i próby wytyczenia tego miasta. No i w tym momencie rzeczywiście pojawiają się franciszkanie. Berlin IV i zostaje sprowadzona jako mała dziewczynka na dwór krakowski do swojej siostry, starszej siostry King. Dzisiaj w kościele katolickim czczono jako święta King. Moi drodzy, kiedy dorasta, wychodzi za mąż za księcia Bolesława Bożnego, księcia Kaliskiego. I moi drodzy, jak usłyszeliśmy tutaj, sprowadza między innymi do Gniezna swoim mężem franciszkanów. Też są tutaj jako małżonkowie fundatorami. Do XIX wieku, kiedy to w wieku XIX niestety oba te zgromadzenia zostały przez władze pruskie zlikwidowane. Często Prusacy wymyślili, że o ile klerk decyzjalny i poznański, i gnieźnieński w dużej mierze jest zależny od państwa, bo przecież między innymi była taka sytuacja, że kanoników, którzy umierali w poszczególnych miesiącach, zdarzało się, że w jednej i drugiej kurii umierali przecież kanonicy, którzy tą kurię tworzyli, to albo wybierał rząd pruski, albo wybierał arcybiskup. Czyli wtedy gnieźnieńsko-poznański na przestrzeni XIX wieku. Generalizować i osądzać na
zabieramy się pod bibliotekę i idziemy sobie do biblioteki. Spokojnie, bo to tam... Znaczy nie zaleca się, bo to strasznie się tak. Tak, strasznie też trzeba na przykład... To też jest cały dzień.